Witam, Ryszard Borowiecki, 8 sierpień 2023 rok i mamy słońce jeszcze w gładzie wodnika i rozrabia nasze słońce, rozrabia nasz wspaniały lew, a przecież nic nie robimy, a jednak wychodzą różne sprawy, zarówno jak i te etyczne, tak i polityczne, tak i co tu ukrywać, wszystkie. No, jest to czas, w którym powinniśmy się zastanowić, jak funkcjonujemy, na czym polega nasze życie, co chcemy, z czego chcemy się pozbyć. To jest najważniejsze, ale w polityce no, ujawniają się te wszystkie sprawy, wiecie, jakiego typu i kto za co nam odda, albo kto nam przyłoży, albo dajcie, a zwrócimy wam z nawiązką. Znamy to. Oczywiście, jeżeli przyglądamy się życiu naszemu i całej strukturze rozwoju wydarzeń, wydarzenia te są no, dla nas niezbyt interesujące. Ciekaw jestem, kiedy teraz będzie to, że będziemy mogli zastanowić się nad jedną rzeczą. Zwróćcie uwagę, glada wodnika. Glada wodnika przechodzi glada ryb, a więc ofiar. Czy glada ryby jest gładą ofiar z nas, czy też z tych, którzy to robią. Tutaj trzeba by się mocno zastanowić nad jedną rzeczą. Gdzie jest sprawiedliwość kosmosu? Gdzie jest ta możliwość prawidłowej interpretacji? Jeżeli znacie Nostradamusa, jeżeli znacie Casey'ego, jeżeli znacie obojętnie, czy Wernichore chociażby, czy Sybille, wiecie o tym, że to wszystko jest bardzo płynne, że te wszystkie przepowiednie mają w sobie nutkę jakby zakłamania. I teraz tak, pamiętajmy jeszcze o jednym, że mamy prawo do funkcjonowania w przestrzeni naszej egzystencji. To znaczy, że jeżeli tutaj jesteśmy, to mamy prawo stawiać opór, czy walczyć o siebie. I teraz, jeżeli ktoś nam narzuca, czy też zarzuca, to my posiadamy tarczę. Między innymi taką tarczą jest no przede wszystkim świadomość, ale nie tylko, także i jeszcze inne historie, które są, no chociażby inteligencja i umiejętność albo forehandu, albo backhandu, tak, to w zależności z której strony trzymamy rakietę i w jaką stronę puszczamy energię. Energia bardzo często jest utrzymywana w takim stylu troszeczkę w tej chwili zarzucającym prawdę, zarzucającym pewne historie. Do działań, które... Ja tak się zatrzymam, dlatego że panie tutaj stoją z pieskami. I takie miłe pieski. Jeden bardzo malutki, a drugi taki trochę większy. Ja też sobie podwiększę, przybliżę kamerę. Teraz potrzeba by się mocno zastanowić, jak to wszystko jest. Że ktokolwiek chce wygrać z czasem, czyli dokładnie z Saturnem, musi się zająć łagodzeniem Marsa.
Dlaczego? Dlatego, że Mars w pewnym sensie przyspiesza. To, że Mars przyspiesza, to mało istotne. Są bardziej intratne sposoby, jak chociażby działania wenusowe, czyli dokładnie ciepecie i finansowe. Bo w tym momencie jeszcze bierze udział tak zwana anemia, czyli księżyc. No i jeszcze oprócz tego, nazwijmy to tak zwanym szarpaniem albo dajcie i nie oddajcie, czyli dokładnie Uran. Przyjaciel wszystkich i nikogo. Potem następnie mamy Plutona, który rekonstruuje kompletnie wszystko i wraca jakby do pamięci poprzedniej, czyli to, co nam się zarzuca i to, co ostatnio w ogóle słuchałem, to wierzyć mi się nie chciało, ale już zostawmy, czyli tak zwanej złotej wolności, nie tylko szlacheckiej. Bo ktoś by powiedział, ale proszę pana, przecież była dziesięcina. Ja bardzo bym chciał płacić tą dziesięcinę. Nawet dwa razy dziesięcinę, a płacę 80-dziesięcinę. No bez przesady. A to, że robią z nas tak zwanego balona, czyli ta trzynastka, czternastka, może nawet piętnastka wyskoczy, no to przepraszam, to jest mniej więcej coś takiego, że dam ci, ale zaraz ci zabiorę, albo daję ci po to, żeby ci zabrać. Po pierwsze, patrzmy na to realnie, ja schodzę z tematu po to, żeby wytłumaczyć niektórym tak zwanym mądrym. Przede wszystkim najgorsza rzecz to jest młodzież, która jest niedoinformowana, i starsze osoby, które są zafascynowane głupotą. Jedni i drudzy mają z sobą kontakt, tak? Czyli, bo nie mamy, jako dzieci nie mamy kontaktu z rodzicami, tylko z dziadkami. Dziadkowie nas wychowują, a nie rodzice. No zaraz, zacznijmy od tego. I dzisiaj ta metoda dokładnie w swoim klakierowaniu realizowana. Czyli damy dziadkom jakąś sumę i damy dzieciom jakąś sumę. No zwróćcie uwagę, że i to jest działanie przede wszystkim planety Wenus, tylko nie Wenus jest winna za to, bo ktoś powie, ale co pan opowiada? Jasne, że nie Wenus, tylko głupota. A głupota, jak ktoś oglądał ten szpital na peryferiach, to już wie, jaki ma kształt i jak wygląda. Dobrze, zostawmy to. Mamy wydane jakieś tam glorię i chwałę na węgiel już nie, bo niedługo niektórzy zamarzną, dlatego że prosty rachunek. 90% osób starszych ma piece węglowe. Jeżeli je przerobimy nawet na te nowe wynalazki, to po pierwsze te osoby nie potrafią tego obsługiwać, ponieważ albo nie chcą się uczyć, albo po prostu już ze względu na tak zwany świadomy wybór boją się kompletnie wszystkiego. Co to ukrywać, nasz prezes? Ciekaw jestem, czy by umiał obsłużyć chociażby jakikolwiek program internetowy. Oprócz Enter jeszcze jakaś pauza, a ci, którzy są, no to słyszycie na TikToku, czy jeszcze gdzie indziej, jak się wygłupiają, a już najbardziej ci, którzy należą do tej, powiedzmy, że chwały, czy tej grupy ludzi, którzy kiedyś, no tak, pan, który reprezentował kiedyś Polskę, a dzisiaj
gada takie głupoty, że to się w głowie nie mieści. No i macie odpowiedź właśnie tego wodnika, macie odpowiedź lwa, macie, to jeszcze nie koniec, to ta zabawa będzie trwać do końca lwa, ale potem przychodzi panna. I teraz pamiętajcie o tym, że jesteśmy przed nowym rokiem, tym wagi, i ten nów wagi rozpocznie zupełnie inne naprężenie układów, przede wszystkim psychicznych. To dlatego też większość z was ostatnie dni, dzisiaj mamy 8 wtorek, tak? Przeżywa, znaczy nie wiem czy 8. Widzicie, że chlapie. Ale jaskółki są wysoko, to nic groźnego. Jak jaskółki wysoko, czyli muchy wysoko. Jak muchy na ogół nie lubią deszczu, czyli idą, a jaskółki potem, jak jaskółka fruwa na wysokości tak 70 cm, to znaczy, że przed burzą albo przed jakąś ulewą. I teraz mamy, idąc dalej, patrząc się w ten świat, przyglądam się, czy pada, czy też nie, realizmu, trzeba by było przyznać, że tej tak zwanej demokracji, to ta demokracja składa się do demokracji właściwie wyzysku i odzysku. Wyzysk jest tak szalony, że w tej chwili, jeżeli chcemy cokolwiek wygrać, to musimy albo zrealizować swój plan, który jest czasami ukryty bardzo głęboko gdzieś na dnie naszej duszy i mamy lęk, a jeżeli odkryliśmy, no to spaliliśmy go. Jeszcze nie jest czas na odkrywanie pewnych rzeczy. W tej chwili jest czas na budowanie większej struktury. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Mamy wagę. Jeżeli waga jest baranem, to panna jest rybami. Jeżeli panna jest rybami, to znaczy, że lew jest wodnikiem. Jeżeli teraz to zrozumiecie, a w tej chwili lew, informacja dla lwa, tak, czyli to jest trzeci znak od lwa, więc lew, panna, waga, więc właśnie dlatego teraz negocjacje są w glorii i chwale interpretacji. Dlatego teraz negocjacje odgrywają największą rolę w tym wszystkim, co się w tej chwili dzieje. I jeżeli patrzymy na te negocjacje, teraz co wynegocjujemy? Teraz ktoś powie, no tak, ale wie pan, ja nie mam wpływu na to, ja nie mam tego. Jak to nie masz wpływu, jak są wybory? I teraz zwróć uwagę, że jeżeli wybierzesz, przypuśćmy w założeniu tego pana, który kiedyś już był szefem Europy i nic nie załatwił dla ciebie i nie dał ci odpowiedzi na proste pytanie, odszkodowanie, kiedy odszkodowanie było dokładnie zrobione. No, co prawda, no nie można chwalić się, że to jest dobry układ, ale przez ten układ, który dzisiaj rządzi, to jest Muzeum Powstania Warszawskiego i wyliczenie, ile oni powinni nam wypłacić, tak jak, ponieważ, no taka jest prawda. No, to powinniśmy z nimi
teraz negocjować. I teraz, jeżeli nie będziemy negocjować tego wszystkiego na poziomie chociażby tak jak to, co zrobił pan Cejrowski w swoim programie w zeszłym roku albo dwa lata temu na jarmarku, a dzisiaj też mamy jarmark i jest na jarmarku, więc można się zapytać, co on twierdzi. Ja akurat nie wybieram się do Gdańska, ale gdybym się wybierał, to z panem Cejrowskim porozmawiam na ten temat. I teraz uderzając w te wszystkie punkty, otwieram jakby puszkę Pandory. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, ale wie pan czasami mówi te rzeczy otwarcie, a czasami rzeczy... Tak, dlatego, że otwarcie mogę mówić, kiedy one są niezrozumiałe. Przez ostatnie kilka dni tłumaczę, na czym to wszystko polega i co jest skutkiem tego wszystkiego. A skutkiem tego wszystkiego jest prosta rzecz. Eutanazja społeczeństwa. Którego? No to po co się pytać? Zobaczcie, że znowuż zapaliły się latarnie. Czyli jestem o tej samej godzinie, co ostatnio. Także tutaj, jeżeli przyglądamy się pewnym zasadom, to te zasady są, jakie są. I jeżeli my tych zasad teraz nie poprawimy, nie zrobimy pewnego ruchu, który ten ruch, bo możemy przyglądać się, na przykład ja się bardzo przyglądam tak zwanym konfederatom, ale wśród nich są osoby z typu nie za bardzo bym chciał, żeby ten typ młodzieży rozbestwił się, bo ten typ młodzieży troszeczkę nie zdaje sobie sprawy, co to jest być harcerzem. Teraz może powiem niepopularne słowo, ale to trzeba brać pod uwagę. Z harcerze wywodzą się tylko nie polscy, ale z pewnej organizacji Scouting Boys. Jeżeli ktoś wie, co to jest za organizacja, to jest organizacja typowo harcerska. I co mnie przeraża, że niektórzy harcerze przybierają ich barwy, to znaczy strój. A była to organizacja bardzo niebezpieczna i bardzo nieefektowna. My, mając, teraz wracam do harcerstwa polskiego, mają zupełnie inne warunki, żeśmy stworzyli harcerstwo po to, żeby wprowadzić pewien styl. U nas właściwie to można by było powiedzieć, tylko nie pamiętam, jak to się nazywało w tej chwili, uciekło mi po prostu z pamięci, ale chodzi mi o Sokoła. Miały być orliki nie powstały, ale to Towarzystwo Sokoła. Wiecie, o co chodzi. Ja zresztą miałem w ten pierwszy wykład, mój taki najpoważniejszy właśnie w Krakowie, na ulicy Piłsudskiego, tutaj właśnie w tym gmachu. Ja specjalnie, bo dowiedziałem się o tym i specjalnie od tego rozpocząłem swoją karierę. I teraz, jeżeli patrzycie na Sokoła, Sokół nigdy nie był harcerstwem. I harcerstwo w Polsce miało zupełnie inne zadania. I harcerstwo potem, podczas powstania warszawskiego, wracam do naszego Nowiu, miało przepiękne, i teraz harcerstwo było podzielone, tak? I mamy generała Rozłubierskiego, który był przecież harcerzem, ale takim harcerzem troszeczkę ja bym to z harcerstwem raczej nie porównywał, raczej bym porównywał to z tym rosyjskim, co potem chciał przejąć pan Kuroń i przejął,
Czerwone harcerstwo, to była kontynuacja jakby z tym, że promieniści poszli zupełnie innym nurtem akurat. Założyli te inny kolor mundurka i w gruncie rzeczy po otrzymaniu przez Grota Roweckiego, znaczy oddaniu generałowi Rozłobierskiemu Virtuti Militari krzyż, właściwie zostało to harcerstwo zmienione. I teraz popatrzcie sobie, jak szalenie jesteśmy mocno w lwie i zobaczcie, jak można kupić działania. Teraz już generała Rozłobierskiego nie ma, bo odszedł, ale kynologia stanęła za generała Rozłobierskiego na najwyższym stopniu. Najwięcej psów wyjechało z Polski właśnie za generała Rozłobierskiego i rozpowszechniło nasze polskie rasy, psy. Między innymi tutaj z Łodzi takim eksportowym superpsem był Springer Spaniel. I teraz popatrzcie sobie, jak to wyglądało. Mamy dokładnie lwa i jesteśmy w tej dładzie, więc popatrzmy sobie, na czym polega klęska, na czym polega żywioł. I przypomnijcie sobie, gdzie powstał pierwszy hotel i przyjechał taki pan, latał własnym samolocikiem i kupił potem chałupy Welcome to powstały. I powstała taka miejscowość jak Jastarnia. Wcześniej to była taka biedna raczej wiocha. No dzisiaj nie można o tym mówić, ale no kiedyś sobie porozmawiamy i pomyślimy o tym, jak to jest, bo nie jest zupełnie teraz, o co mnie chodzi, bo niektórzy powiedzą, ale pan znowuż skacze po tematach, znowuż pan rusza, zresztą ja widzę to po wpisach. Bardzo często nikt nic nie wpisuje, bo rozumiem, gubicie się. Te moje filmy trzeba 3-krotnie, 5-krotnie, 6-krotnie obejrzeć. Na to nie ma czasu, ale ja też nie mam czasu. Bo jeżeli ja będę miał czas, to mnie zbanują. A kiedy ja mówię w pewnym chaosie i w pewnym kluczu dla osób, które wiedzą, o czym mówię, to są ludzie bardzo młodzi lub bardzo, no powiedzmy, że mocno dojrzali, bo ci bardzo starzy to już naprawdę im to jest obojętne i jak dostali te 13 i 14, to się cieszą. Tylko ja się wcale nie dziwię, bo to jest ten stary portfel i tam jest emerytura de nędza. Także te osoby mają tak przerażające emerytury po 40, nawet po 50 latach pracy. Tam nie ma człowieka, który by przekroczył, ja już powiem sumę, 2000 zł. Nie, tam jest 1700, 1600, 1500. Teraz mają oczywiście, bo mają te ułomne i tam jeszcze jakieś, że do 2200 dojdą, ale słuchajcie, że oni dostaną jeszcze taką emeryturę, to naprawdę ich prostuje na nogi. Jeżeli oni są, mieszkają jeszcze sami, przypuśćmy, w jakichś takich ruderkach, domach, gdzie jest tylko wyłącznie tylko zimna woda i jeszcze z kraniku takiego nędznego, ponieważ tak się przyzwyczaili, tak żyją i nazwijmy to, że zdrowo żyją, bo to trzeba przyznać, że oni bardzo zdrowo żyją, jeżeli patrzymy z punktu widzenia, no chociażby Anglika, Anglik też żyje na dwóch kranach, a nie na jednym. Także tutaj ta i Anglik, i akurat byli u mnie Anglicy i oni wlali do zimnej wody, naczynia wrzucili, nasypali proszku i myli w tej zimnej wodzie, potem płukali też w zimnej wodzie. Były te naczynia oczywiście umyte, ale ja mam inną technologię, ja mam zmywarkę.
a oni nie zauważyli zmywarki, oni chyba nawet nie widzieli. A nie są to, przepraszam, to była, bo ktoś powie, ale proszę pana, pan z Wiochy wziął babę. Nie, to byłaby naczelnik Banku Angielskiego. Ta osoba była naczelnikiem Banku Angielskiego. Znaczy nie głównego banku, tylko naczelnikiem w banku, czy szefem banku. I w mieście, nie na wsi. Zaznaczam, to jest ogromna różnica, bo ktoś by powiedział, a bo pan ma saką, bo to, bo tamto, bo dziesiąte. Nie. To jest ta najwyższa angielska kasta średnia. Tak, do której należą lekarze, bankowcy. Więc mówię wam, jak to jest. I pamiętajcie, to jest Anglia ma bardzo dużo wspólnego z Koziorożcem, tak? I teraz popatrzcie sobie, jak to wygląda. Oni stanowią prawo i oni budują. I teraz popatrzmy sobie na następny znak, który jest tak szalenie ważny, tak? To jest Koziorożec. Koziorożec jest przed nami, ale musimy patrzeć na te, a co lwy na to, tak? Jeżeli teraz przyglądamy się najbardziej takiemu krajowi, który jest w Europie, a nie jest w Europie, albo poza Europą zupełnie, a pretenduje do Europy, tam są ogromne rozruchy w tej chwili. Ja mówię dokładnie o Izraelu, żeby już nie było żadnych niedomówień. I teraz można by się zastanowić, o co oni walczą. Teraz zapytajcie się, a w rzeczywistości moglibyśmy powiedzieć, że walczą za nas. Tak. Ponieważ od nich zależy teraz cała struktura, jaka będzie w Europie. Nie od tych, którzy mieszkają koło nas, który pretenduje do tego, że on chce tutaj zawładnąć całą Europą i narzucać jakiś ton. Nie, to oni będą narzucać ton Europie. I teraz wszyscy, którzy są przed wyborami, a u tak zwanego miski, no to zaczynają mieć lekką pańkę, którzy wygrają. Na pewno nie wygrają stare struktury, bo stare struktury już nie mają prawa bytu w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że dlatego wypływają pewne rzeczy finansowe, bo stare struktury już wyraźnie nabrały, także zakotwiczyły się tak mocno, że nawet nie potrafią wypłynąć i brak tlenu. Dlatego też likwiduje się pewne gazy. No tak się zlikwidowało Plutona, tak zdegradowało się do poziomu planetoidy, tak samo się degraduje jakieś tam zwierzęta, bo grzmocą. A można by to zbierać i na przykład gotować na tym na przykład jajecznicę, czy jeszcze czegoś. Nie wiem, czy zadowolone by były, jakby chodziły z butlą i musiały mocniej sprężać się, żeby lepiej gazować. Bo akurat komuś ten gaz, pani Tubie, takiej młodocianej dziewczynce, przeszkadzał. Ja wiem, że naginam troszeczkę historię, ale pamiętajcie o tym, że nareszcie jesteśmy w stanie równowagi. I nareszcie mamy nasze słowo staje się najbardziej prawdą, a powodem tego jest to, ponieważ według zasady, którą już tutaj wspominam prawie w każdym filmie, oliwa na wierzch wypływa. Dlaczego? Dlatego, że jest sprawiedliwa. Im bardziej się ją podgrzeje, tym skwierczy.
Jeżeli na przykład jest to, ja już nie mówię o oliwie z oliwek, ale jeżeli jest to olej na przykład typu lnianego, staje się pokostem lnianym, który jak się pokryje coś, to jest prawie że nieśmiertelny. A w dodatku pamiętajmy cię jeszcze o jednej rzeczy, że jesteśmy w epoce końcowej, czyli w epoce ryb i w ostatniej dładzie, czy ostatniej fazie. Ta dłaga nie wiadomo jak długo będzie trwała, czy ona będzie trwała 150 lat, czy 300 nawet, czy może nawet jeszcze dłużej trwać, bo jeżeli bierzemy rok platoński, to jest 2300, 2200, 2040, no ale jeszcze nie ma od... A data Chrystusa, którą przyjęliśmy jako podstawę, jako ten numer jeden działania, no to też jest taka chwiejną datą, czyli 3 lata w te, albo 6 lat wstecz, albo 3 lata wstecz, to nie jest ta data. Ale dobrze, nie patrzmy na to, bo ja... Dlaczego? Dlatego, że ja wykluczam tych, którzy, jak to się mówi, a pan to powiedział nieprawdę, bo rok Chrystusowy to jest tylko umowny, bo to tamto. No więc o to mi chodzi, bo dlatego, że mając kilkadziesiąt razy wykłady, bo już nie chcę mówić ile i zresztą przygotowuję się do następnych wielkich wykładów. Jeden w Warszawie, drugi na takim forum internetowym i to bardzo potężnym. Zresztą zobaczymy, czy czasami nie zrobimy takiego show internetowego, bo trzeba by się zastanowić, dlatego że wszystko jest w porządku, tylko dopóki jest stagnacja, możliwe, że zrobimy takie działanie podstawowe i po to, żebyśmy mogli potem zebrać się i stworzyć jakby nową tą rzeczywistość. W tej chwili wypłynęło bardzo dużo osób. Mówię lwiaście. Które rozrabiały bardzo potężnie w przestrzeni. 2000 rok będzie końcem świata. 1900 tam któryś koniec świata. Potem następnie ja już nie chcę wymieniać, bo ja wiem, że ten film ogląda tam góra 300 osób do 500. Ktoś powie, ale pan nie ma tyle wyświetleń. No nieprawda, dlatego że ja mam te wyświetlenia jeszcze na innych platformach. Gdzieś tam jestem, a w dodatku nigdy nie ogląda jedna osoba, tylko oglądają dwie albo trzy. Nigdy. Pamiętajcie o tym, że jeżeli nawet ogląda jedna osoba, to nie jest tak, bo ona potem opowiada. I też trzeba brać to pod uwagę, dlatego że ja się nie denerwuję, jeżeli na przykład film ma wyświetleń, przypuśćmy 11, bo ja wiem, że to nie jest 11, tylko to jest 50 parę, bo dzwonią do mnie osoby, że oglądały ten film, a ja ich nie widzę. Faktem, że YouTube w tej chwili bardzo mocno niszczy nas. Bardzo mocno niszczy. Jeżeli on nie widzi jakiegoś tak zwanego bezczelnego prostactwa, nawet nie ma szans. W dodatku ostatnio przychodzą do mnie szkolenia, jak ja mam prowadzić programy. No więc przepraszam bardzo, ale to, że ja mam monetyzację wprowadzoną, to nie znaczy, że ja mam, to nazwijmy w ten sposób, że ja mam się ugiąć przed tym, co ja mam mówić. Ja już spotkałem się z takim czymś, że wie pan, no bardzo dobrze, że pan tutaj prowadzi taką astrologię, ale pan powinien troszeczkę inaczej to troszeczkę mówić, to znaczy ja. No wie pan, no tak trochę pod nas. Mama mia, a kto to jesteśmy my? No tutaj jesteśmy w takiej grupie i wie pan, no tutaj pan mówi o pewnych rzeczach, ale te rzeczy, no można by było wywyższyć. Oj kochani. Chyba, żeście zapomnieli, z kim rozmawiacie. Po pierwsze, astrologia się bardzo mści na tych osobach. No i ja widzę, że się bardzo mści. Ja kilku astrologów znam, którzy
klakierują pewnym sytuacjom, pewnym partiom. No w tej chwili nie wiem, jak działają, bo mnie to mało interesuje, ale tutaj przyglądając się na przykład chociażby, no to co mówiłem, tej partii, którą wcześniej wymieniałem, nie chcę jej wymieniać, ku zgubieniu wątka albo nawróceniu wątka. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Moje wykłady są w Otwocku. Ja w Otwocku prowadzę wykłady już przynajmniej od 15 lat. Jest tam pewna grupa osób, z którymi pracuję od 20 lat. Przez ostatnie pół roku zaprzestałem po prostu, no zresztą te osoby, które pamiętają, to wiedzą, że Sylwia odeszła. Lada moment będę się widział z mężem Sylwii i będziemy rozmawiać na te tematy i wrócimy do tematu. Ja nie chcę wracać do tego tematu, dlatego że zmieniam jakby charakter mojego działania, ale to działanie to zostawmy, bo to nie chodzi o to, tylko w całym tym układzie te wyjazdy nie po prostu za bardzo angażowały. Kiedy ja miałem własny lokal w Krakowie, przepraszam, w Warszawie, to ja miałem gdzie być. Kiedy zlikwidowałem ten lokal, ze względów po prostu, co tu ukrywać, finansowych, to mnie już to przerasta. Po prostu tutaj. Jeżeli idziemy w ten sposób, że ja pozbyłem się także mieszkania warszawskiego na rzecz mieszkania łódzkiego, to już było bardzo dawno, to w tej chwili wracając do Warszawy, bo prawdopodobnie jednak wrócę do tej Warszawy, ale zobaczymy jeszcze kiedy, to też zależy przede wszystkim od offsetki, więc wtedy będzie inaczej to wyglądać. Ale patrząc się na to, nie mam zamiaru, a o czym mówię? Mówię o Otwocku cały czas. Ci, którzy wiedzą, o czym mówię w Otwocku i o Otwocku, no to wiedzą, co to jest Otwock. I wiedzą, kto mieszka w Otwocku. A ja nie mam zamiaru, mimo że tą osobę nie tyle spotykam, co mojej przyjaciółki dzieci chodzą z dziećmi tego człowieka. I teraz idąc na przykład tym otwockim szlakiem, można by było się znaleźć w tym układzie, ale tam oprócz jednego człowieka, który jest z Podhala, nikim nie ma możliwości zagrania w otwarte karty. To nie są ci ludzie, których ja bym widział. Zresztą ja z Tadeuszem lada moment poprowadzimy właściwie te wszystkie, jeżeli teraz zdecydujecie się, że będziecie podawać te dane i tych osób bez jakiejś tam świadomości, no to zobaczymy, jak to jeszcze będziemy robić, ale wtedy zobaczycie, jak to wygląda, bo to wcale tak różowo nie wygląda. Naprawdę w dzisiejszym fragmencie struktury nie ma kogo wybrać. Naprawdę. Tu zaczyna fakt faktem, że pretenduję do tego na razie, ale to mnie też nie inspiruje. Pan z Włocławka, jak poszukacie, i on faktycznie często, gęsto ma rację i on przytacza rację tak zwaną historyczną, czyli ja mówiłem, ja ostrzegałem i teraz w okresie lwa mnie się to zaczyna podobać. To jest fakt, że to mnie daje jakby
ładniejsze spojrzenie na rzeczywistość. Ale jest jedna rzecz, że ten człowiek jest w ogóle nieznany. I teraz, jeżeli go będziemy lansować, tracimy na rzecz jakiejś postaci, która jest, nazwijmy to najprościej, mało uczciwą albo klakierującą temu złu, i wtedy oddajemy jemu głosy. Więc tutaj trzeba by się zastanowić, jak to zrobić. I mam nadzieję, że ponieważ tutaj w tym mieście, czyli w mieście Łodzi, już zaczynają się kampanie i jak już się spotkamy kiedyś tete a tete, a może się spotkamy tutaj z niektórymi osobami, to pokażę, co potrafi astrologia, co nie potrafi. Ja już zaczynam funkcjonować w tej właśnie sferze i mam nadzieję, że nie tyle pomożecie, co bo nawet nie wiecie, że ja będę zwracał na to uwagę, że co jest ważne, a co nie jest ważne. Jeżeli w tym całym klakierstwie i zwróceniu uwagi będziecie dobrze obserwować, to będzie łatwiej z analizą psychologii, bo społecznej. Powodem jest bardzo prosta rzecz. Nie widzimy trzech kart, tylko widzimy jedną kartę, dlatego że są złożone, ale kiedy się je rozłoży, widzimy lewą, prawą, no i tą środkową. Ale słyszeliście, lewa, prawa, ale nie ma tej środkowej, dopiero na samym końcu jest wymieniona. I jeszcze jedna rzecz, tam gdzie dwóch bije się, tam trzeci korzysta. To jest ta sama zasada i w tej zasadzie, tutaj w tej rozgrywce karcianej, trzeba fantastycznie rozegrać ten pasjans, a inaczej rozwiązać tą kabałę. Nie traktuj, jak niektórzy mówią. I ta kabała jest podstawą tego działania. I to, co wczoraj mówiłem, przedwczoraj mówiłem na filmie, właściwie wczoraj mówiłem chyba, czy przedwczoraj, już nie pamiętam, bo jeden dzień opuściłem, to po to, żeby w kabale znaleźć, w pewnym sensie w tej kabale znaleźć ten rarytas tego kamienia filozoficznego. Jeżeli się znajdzie, no to wygraliśmy my jako społeczeństwo. Ale jeżeli przegramy, krótko mówiąc, mamy wtedy, ja nie chcę powiedzieć, że łeb obdarty, bo wtedy będziemy na skraju szczęścia. Naprawdę. Z najbogatszego kraju na świecie. Ponieważ jesteśmy krajem naprawdę najbardziej bogatym. To, co mówił kiedyś pan prezydent Wałęsa, nie mylił się. Czy on zna sposób na to? Raczej bym nie chciał, żeby on w ogóle się dotykał do czegokolwiek, ponieważ został zmanipulowany albo sam się zmanipulował i nie potrafi się przyznać do najprostszych prawd.
nawet jeżeli jest szkalowany, by mógł powiedzieć: tak, słuchajcie, taka była prawda, tak, 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 i wywalić kogoś ze stołka, kto jest. Chroni w ten sposób swoich katów albo nauczycieli, co by było najstraszniejsze. Zostawiam Was z tą chwilą. No i tak zawsze kończę, że z Bogiem, bo tutaj najwięcej ma Bóg do powiedzenia.